W środowe popołudnie prezydent Puław Paweł Maj podsumował rok szkolny w naszym mieście. Podczas 29. już gali, zatytułowanej Nasi Najlepsi, uhonorowano uczniów szkół podstawowych i liceów, których organem prowadzącym jest gmina miasto Puławy. Bardzo jestem wdzięczny losowi, wdzięczny Wam, że dzisiaj mogę z Wami tutaj być i cieszyć się jako prezydent miasta, ale też jako zwykły człowiek Waszym sukcesem, na który składa się wiele cech. Oprócz talentu jest to i konsekwencja, wytrwałość, jest także opieka nauczycieli oraz rodziców. I parafrazując do słów piosenki, którą słyszałem, wiem, że to Wy nas w moim wieku, dla Was już jestem dużo starszy, wzniesiecie skrzydłami tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł, nikt z ludzi nie dotarł ku wyżynom nieba, przekroczymy horyzonty. Dzięki Waszej wiedzy, dzięki Waszemu rozwojowi, Waszej pomysłowości to się stanie, sięgniemy po owoce, których jeszcze żaden człowiek nie skosztował. Był to moment pełen dumy i radości dla nagrodzonych i ich rodziców za ich zaangażowanie i osiągnięcia. W czasie tej wyjątkowej ceremonii prezydent Paweł Maj wraz z zaproszonymi gośćmi osobiście wręczył ponad 140 stypendiów uczniom szkół podstawowych i średnich, doceniając ich wysiłek i poświęcenie w nauce. Chylę głowę przed nauczycielami, przed pracownikami oświaty, przed rodzicami. Dla nich przede wszystkim także wielkie brawa. Przed Wami wakacje, czas radosny, bo musimy pamiętać, też to wiem z perspektywy czasu, że życie to nie tylko szkoła, biuro, fabryka, ale to także zabawa, rozwój osobisty. Także rozwijajcie się, wykorzystujcie tą swoją pomysłowość. Czasami zróbcie coś szalonego i miejmy tą świadomość wszyscy, że mamy możliwości, że w tej chwili mamy możliwości rozwoju, mamy możliwości wyboru kierunków życia i tego Wam życzę, żebyście zawsze mogli wybierać, żebyście zawsze wybierali mądrze i żebyście zawsze pozostali ludźmi. Dziękuję Wam. Wszystkiego dobrego. Wyróżnienia wręczone przez prezydenta to nie tylko symboliczna nagroda, ale także motywacja dla młodych ludzi, aby kontynuowali swoją edukację i dążyli do osiągania jeszcze większych sukcesów. Drodzy rodzice, nauczyciele, i Wy, bohaterowie dzisiejszego dnia, uczniowie najlepsi z najlepszych puławskich szkół. Bardzo się cieszę, że jak co roku, pod koniec roku szkolnego, Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika wypełnia się puławską młodzieżą, dość bardzo licznie zgromadzoną. Świadczy to o tym, że młodzież puławskich szkół jest niezwykle ambitna, że chce sięgać bardzo wysoko, że jest uzdolniona i bardzo pracowita. W imieniu swoim, ale także całej Rady Miasta, jak zauważyli Państwo dość licznie tutaj dzisiaj zgromadzonej, składam wszystkim uczniom najserdeczniejsze gratulacje. Gratuluję Wam wytrwałości, systematyczności i pracowitości, które sprawiły, że dzisiaj się tutaj spotykamy. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, bo sama wiem dobrze, że sukces ucznia to uskrzydla również nauczycieli i wychowawców. Gratuluję rodzicom. Na pewno Was wspierają w dążeniu do tych wysokich celów. Z okazji dzisiejszego święta, ale także na najbliższy czas wakacji chciałabym Wam życzyć wspaniałych podróży, odpoczynku od tej codzienności szkolnej, abyście w przyszłym roku szkolnym od września znów byli gotowi i prężni do działania i do ciężkiej pracy. Uroczystość została uświetniona przez występy grupy wokalnej The Five z zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 imienia Franciszka Dionizego Kniazina w Puławach. Ich mini recital wniósł dodatkową energię i radość do tego wyjątkowego wydarzenia.
możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?